1934 roku, jak tylko przyjechałem tutaj z Mielca z moimi rodzicami, tato do pracy, a ja do szkoły. Także do pierwszej komunii byłem przygotowany przez księdza Białkę od połowy roku. No, zabudowa była różna. Takie najmniejsze, najbardziej zapyziałe domki, papą kryte, niskie, to była od rynku w kierunku południowym ulica obecnie Kazimierza, ulica Nowa, czyli Berka Joselewicza przed wojną, bo tak się ta ulica nazywała, ulica Lipnicka. To były te domki tak zwane żydowskie, enklawa żydowska, bo oni jednak rozbudowali się w tamtym kierunku i tam ich było najwięcej. Naprzeciwko szkoły, między szkołą, w tej chwili, gdzie jest pasaż, była zabudowa piętrowych domów po obu stronach, rozdzielonych tylko bardzo, bardzo wąską uliczką, gdzie były tylko takie dwa rynsztoki z boku i mieściła się na szerokość, mieściła się furmanka z jednym konikiem i tam można było tylko tyle wjechać, a właściwie się przechodziło i tych domków było kilkanaście. One były po jednej, po drugiej stronie, z tym, że to były sklepy żydowskie, bo przed wojną było ponad 50 sklepów w Wiśniczu, 5 restauracji, w tym tylko jedna chrześcijańska, jeden hotel, a w tej uliczce, o której mówię, to były same sklepy. Ale to były takie nawet sklepy, w których bardzo wąskie te kamieniczki były, były drzwi i przeszklone, one były otwierane i to było tylko jedyne wejście do sklepu. W tych sklepach raczej było tak ciemno. Jedna bóżnica, ale murowana, duża, wysoka. Byłem i wewnątrz. To były tylko ściany, był chór taki drewniany, był podest, na którym była ta bima. Na której jest ta tora, ale ja tor nie wziąłem, bo ja byłem już po tym, jak Żydzi opuścili Wiśnik. Jedna taka duża, a górna sala, to był właśnie, to mówię, to tak jak coś jak u nas chór, tylko tam na ten chór wchodziły kobiety podobno. Ale ja nie widziałem, bo nie byłem na nabożeństwie. Natomiast widziałem pogrzeb, bo byłem na pogrzebie mojego sąsiada, widziałem jego przygotowanie. Nie pamiętam. Wiem, że był, widziałem taki przebieg, przechodząc, prawda, bo ślub był na przykład na rynku pod baldachimem i cadyk go udzielał, więc to tylko z daleka widziałem, ale nie pamiętam sobie. Bo stanęliśmy z kolegami i stałem długi okres czasu. Także widziałem ten Mazentop, tłuczenie tego szkła przy pani młodej, nie? Przy oblubienicy tego Żyda. Z tym, że oni bardzo charakterystycznie byli poubierani. Wszyscy wtedy mieli te czapki. Normalnie to chodzili w tak zwanych myckach. A na ślubie to mieli z tymi lisimi kitami obszywanymi, lisimi ogonami czapki. A pogrzeb to, pamiętam przygotowanie, bo zmarł mój sąsiad, doktor tutaj z tego domku pod Filarkami. Więc byłem na jego pogrzebie z córką, zresztą syn też był, bo przyjechał z obozu. Nie wiem jakim sposobem, ale Niemcy mu dali przepustkę i wrócił. Przyjechał tutaj, był na pogrzebie ojca. Pamiętam, z kolegą, chyba ze Zbyszkiem Wójcickim, poszliśmy tam do tego domu pogrzebowego i Zbyszek mnie tam zaciągnął. I widziałem, jak oni przepłukują to ciało, przygotowując go do
Wiadomo, że Żydzi, woda wlewana usta, do ust takimi pompkami przez przewód pokarmowy musiała wylewać się już potem zupełnie czysta i dopiero naturalnie ona pod własnym ciśnieniem się nie wylewała, więc mieli takie długie wałki drewniane i masowali ten brzuch od góry do dołu. To nie fajnie wyglądało, no ale tak było. To widziałem przygotowanie. Potem w takiej te zwłoki, ten pan adwokat był taki mały, niskiego wzrostu, a tak to już wyglądał zupełnie. I trumna to była taka paka zbita i w pozycji siedzącej, prawda, więc to nie miała takich gabarytów jak normalna trumna, tylko znacznie krótsza, tylko wyższa. Bardzo, bardzo dużo było materiałami ubraniowymi, bo wtedy przecież krawcy szyli, prawda? Sklep papierniczy, to był na rogu w Bocheńskiej, a rynku, w tym miejscu, w którym mieści się teraz dom towarowy, prawda? Tam po schodkach nazywały się po wszystkie papiery piśmienne, artykuły piśmienne, po pióra, kredę czy coś, bibułę, to się chodziło do Leiba. Tak się nazywa, Fichter się nazywał. Było trzy. Pamiętam, na ulicy Nowej, na ulicy Zamkowej i na ulicy Mickiewicza, tu gdzie mieszka pan Szczeciński, też był heder. Że uczyli się tutaj dzieciaki. A to wszyscyśmy wiedzieli, gdzie jest, ponieważ tam był niesamowity. To u nas w szkole na pauzach jest głośno, ale tam to był już krzyk. Oni chodzili charakterystycznie ubrani, w hałatach, w tych swoich czapkach stale do szkoły. I to była ta Wiśnicka, niby biedota, bo jak się potem okazało, bo Niemcy przecież tutaj w 1939 roku nie zrobili im getta, ani później. Oni żyli do 1942 roku, do czerwca, tutaj zupełnie swobodnie. Były wszędzie getta, getto w Bochni, getto w Brzesku, Krakowie i tak dalej, i tak dalej, a tutaj oni swobodnie chodzili. Dlatego z tych kilkuset Żydów przedwojennych zrobiło się prawie 4000. Jak ich zabrali do getta, wywieźli ich, to bardzo dużo odwóz. Bogaci Żydzi z Krakowa, z Tarnowa, z Lwowa. W każdym domu żydowskim była budka, niezadaszona, prawda, bo to manna miała na talerze lecieć, tam były rozstawione naczynia i manna miała spadać, także ja nie wiem, co oni z tym robili, chłopcy mówili, że oni to liżą, prawda, te talerzyki z rana, albo mieli na przykład otwierane klapy w dachach, były otwierane takie klapy i na przykład tutaj na ulicy, tu w tej chwili, gdzie jest Hetmańska, był taki duży żydowski dom, to otwierali taką klapę i tam w tej klapie były ustawione stoły, to widać było tak jak balkon sobie robili, ale to było wysoko. Potem pamiętam sonny dzień, to prawda, oni chodzili nad Aleksandrówkę wszyscy w białych skarpetach i wyrzucali grzechy. Więc co sam widziałem, jak oni to robią, kieszenie wywracał i wysypywał do Aleksandrówki swoje grzechy. To wtedy chodzili odświętnie ubrani w białych skarpetach. Pamiętam każdy białe skarpety, czarne buty, białe skarpety, no i te hałaty swoje. No i obowiązkowo prawie wszyscy Żydzi wiśnicy, oprócz tych Żydów zasymilowanych, jak na przykład dr Fragner z dziećmi, Włodzisławski,
Ferber, właśnie o tym, co ja mówiłem o pogrzebie Ferbera. Ja, to jest doktor Ferber, bo to było dwóch adwokatów z tytułem doktora. Doktor Fragner i doktor Ferber, którzy pracowali tutaj w pobliżu sądu. Oprócz tego jeszcze byli jacyś, ci adwokaci, ale nie pamiętam. Na ulicy Nowej, to znaczy na ulicy Berka Joselewicza, w tej chwili chyba tam pan Bielewicz mieszka. Nie, ona, tam była woda, krany z wodą. Myśmy to po raz pierwszy oglądali, bo ja miałem kolegów Żydków, którzy mnie tam zaprowadzili, więc były wanny. I to wanny nie fajansowe, tak jak przed wojną, tylko piękne wanny z porcelany, takie wywinięte. Widziałem potem taką wannę w Łomnie po wojnie, pod Rynną. Pytam się, skąd mają. No, bo ja poznałem, ale przyznali się, że to wzięli właśnie po wyrzuceniu Żydów. I jako zbiornik wody stała taka piękna wanna porcelanowa przed domem. Cmentarz potężny, potężna ilość macew, pięknych, marmurowych, z białego marmuru. Do dzisiaj są na naszym cmentarzu użyte, tylko oszlifowane, ale były takie, które były źle oszlifowane, jeszcze widać było. Tutaj u Ebnera były schody z macew. Przed schodami można było przejść się po macewach w kierunku liceum. A poza tym bardzo dużo macew Rosjanie bezpośrednio w 1945 roku, kiedy przyjechały czołgi do kierunku Bochni, duże zgrupowanie czołgów ruskich było na naszym rynku. Całe to wszystko było tu zawalone czołgami, kuchnie polowe, to wycięli taki przepiękny las brzozowy, takie brzozy i tam rosła trawa. W tej chwili tam jest leśniczówka. Tam pan Piech miał w tym miejscu, gdzie rosły te brzozy, to miał tą pierwszą swoją szkółkę. Pan Piech w Kopalinach. Znaczy to jest Stary Wiśnicz, ale w kierunku Kopalin. Tam takie brzozy rosły i tam była trawa, no, żółta trawa, taka wysoka. Tam nie można było przejść. Myśmy tam szukali czasem grzybów, to cięliśmy ręce. I to Rosjanie wycięli cały ten brzozowy las i palili tutaj w kuchni wtedy. I w związku z tym, że te czołgi potem jechały do Bochni, wyżłobiły takie kolejne głębokie, no bo ja przecież chodziłem do szkoły codziennie z Wiśnicza do Bochni na piechotę, więc tą drogę miałem na co dzień. Takie dziury wyżłobili, że amerykańskie Studebaker naturalnie. To tylko napis US, ale z rosyjskimi kierowcami, bo to Rosjanie dostali w ramach pomocy ze Stanów Zjednoczonych te Studebakery misami olejowymi zawadzały o tą ziemię. W związku z tym ciężarówkami podwieźli całe dziesiątki czy setki nawet tych macew i wrzucali do tych rowów, do tych kolejin, potem to zostało zasypane, potem ubite kamieniami, a teraz jest pod asfaltem i to wszystko jest. Tamte macewy są nieruszone, są pod ziemią. To też nie widziałem, natomiast sam zrobiłem podszczyżyny w klasie. Takiemu, który miał wszyw Mincerowi. Mincer to był brat właściciela garncarni z Bochni, miał w Wiśniczu sklep. W tej chwili to jest dom pana Mikulskiego, Władysława. Ten dom tam sprzedawał te naczynia kamionkowe brane od brata i miał magiel, tylko ręczny. Ale do pracy w tym maglu były używane polki. Tam płacono im jakieś. I to pamiętam ten magiel ręczny, bo z tym chłopakiem chodziłem do jednej klasy, to czasem. Myśmy dobrze żyli, odprowadzaliśmy, no ale jak miał icki tak do ramion, a miał takie wszy,
Więc dałem mu 2 tygodnie czasu, bo oni nie grzeszyli czystością i zapachem. Więc dałem mu jako przewodniczący klasy 2 tygodnie czasu na likwidację tych wszy. No, nie zlikwidował. No to po prostu ma niechrzane dextohel. Ja unieruchomiliśmy go, a ja przez papier z cyzorykiem obciąłem te icki. No zrobiłem mu takie podstrzyżyny i spaliłem ten papier, wrzuciłem. No natomiast za 2 tygodnie byłem już. Moja mama była u dyrektora. No. Ale ja straciłem wtedy włosy. Bo jak mama się dowiedziała, że u mnie w klasie są wszy, a moja siostra miała warkocze tej grubości, długości do ud i przepiękny kolor pszenicy takiej dojrzałej, złotej, więc jak mama powiedziała, jak ty mi wszy przyniesiesz do domu, to co ja z włosami Zosi zrobię? No mnie zaprowadziła do pana Gudanka, oszczyżoną mnie i mam zdjęcia z obozu harcerskiego z 1939 roku bez włosów.